czwartek, 20 lipca, na Tobaka witam, zapraszam na Silesia Flash. W Katowicach odbyły się polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premierów Mateusza Morawieckiego i Petra Fiali. Szefowie rządów skupili się przede wszystkim na energetyce, rozwoju infrastruktury oraz obronności. Spotkanie było również okazją do rozmowy o ochronie naszych granic. To 8. edycja konsultacji polsko-czeskich. Poprzednie odbyły się w Pradze. Paweł Jędrusik. To nie jedyne tematy, bo premier Mateusz Morawiecki podczas swojego przemówienia komentował m.in. poczynania grupy Wagnera i sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Grupa Wagnera, która już coraz liczniej pojawia się na Białorusi, jest coraz to bardziej rosnącym zagrożeniem dla Polski, dla wschodniej flanki NATO. My zdecydowanie dajemy mocny odpór wszelkim prowokacjom Łukaszenki i Białorusi, ale wiemy doskonale, że tutaj trzeba zachować przede wszystkim czujność, bo Białoruś i Rosja pracują ręka w rękę, żeby zdestabilizować Polskę, żeby zdestabilizować wschodnią część NATO. Chcemy wspólnie nadal stawiać czoła nielegalnej migracji do Europy, że tutaj nasze stanowiska się pokrywają. Chodzi o migrację, imigrację, która żeruje na ludzkim nieszczęściu, którą trzeba aktywnie zwalczać i rozwiązywać ten problem aktywnie. Dotąd tego podejścia w Europie nie było, chociaż w niektórych kwestiach się różnimy, co do zasady jednak mówimy tym samym głosem, a mianowicie obu krajom zależy na powstrzymaniu nielegalnej migracji do naszych krajów. Podczas czwartkowej wizyty premier Mateusz Morawiecki zwrócił także uwagę, że kraje, które przyjmują legalnych, jego zdaniem imigrantów, powinny otrzymywać dodatkowe środki finansowe. Kolejny wybryk 26-letniego mieszkańca Świętochłowic, który w ubiegłym roku ukradł tramwaj z zajezdni w Katowicach. Na początku miesiąca mężczyzna groził śmiercią 9-letniemu dziecku. Sprawca trafi już do aresztu i spędzi w nim 3 najbliższe miesiące. Do zdarzenia doszło w Świętochłowicach. Mężczyzna był agresywny i pijany. Na początku miesiąca policjanci otrzymali zgłoszenie, że mężczyzna miał grozić 9-latkowi śmiercią. Na miejscu zdarzenia policjanci zastali roztrzęsioną matkę chłopca, która wskazała sprawcę. Mężczyzna miał biec za jej synem, krzycząc, że go zabije. Został szybko zatrzymany. Badanie trzeźwości wykazało, że 26-latek miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Został zatrzymany przez policję. Jak udało nam się ustalić, to ten sam mężczyzna, który w październiku 2022 roku ukradł tramwaj z zajezdni w Katowicach i dojechał nim do Chorzowa. Mężczyzna jest dobrze znany policji, był wcześniej karany. Prokurator przedstawił mu już zarzuty, a sąd przychylił się do wniosku o tymczasowe aresztowanie sprawcy na 3 miesiące. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2. Na chwilę obecną zaplanowano badania sądowo-psychiatryczne podejrzanego. W zależności od treści opinii biegłych być może zaistnieje potrzeba poddania podejrzanego obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Jeśli opinia psychiatryczna wykaże, że mężczyzna w chwili popełnienia przestępstwa był poczytalny, zostanie sporządzony akt oskarżenia. Tonie wody kopalniane doprowadziły do ubiegłorocznej katastrofy ekologicznej na Odrze. Tak przynajmniej uważają władze spółki restrukturyzacji kopalń. Każdego roku ponad 93 miliony metrów sześciennych wody ze zlikwidowanych kopalń na Śląsku trafia do Wisły i Odry. W ciągu najbliższych 2 lat 10% wody, tej o najlepszych parametrach, ma po uzdatnieniu trafić ponownie do naszych kranów. Karolina Komada. To pompownia Saturn, jedna z 6 pompowni głębinowych należących do Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń. Każda z nich wykorzystuje jeden szyb dostosowany do pompowania wody ze zlikwidowanej kopalni. Ustawowo SRK jest zobowiązane do tego, żeby zabezpieczać sąsiednie zakłady górnicze. Utrzymywanie wód dołowych na odpowiednich poziomach mają na celu zabezpieczenie wszystkich czynnych zakładów górniczych. Odwadnianie zapobiega także powstawaniu zapadlisk oraz podtopień na powierzchni. Co więcej, jak zapewnia SRK, wody, które trafiają do Wisły i Odry, mają minimalny wpływ na środowisko, ponieważ charakteryzują się niskim i miernym zasoleniem. Jednocześnie po ubiegłorocznej katastrofie ekologicznej na Odrze spółka cały czas monitoruje i wdraża działania, które mają zminimalizować uciążliwość zrzutów wód dołowych do rzek. Między innymi przeanalizowaliśmy możliwości retencyjne, jeżeli chodzi
chodzi o, w tym wypadku, zlewnie Odry, możliwości retencyjne, które w przypadkach krytycznych, czyli niskiego stanu wód na Odrze, byłoby możliwość trzymania wody. Taką możliwość retencyjną znaleźliśmy na pompowni Gliwice i ta możliwość retencyjna sprowadza się do czasu około 3 tygodni możliwości wstrzymania całkowitego pompowania wód. Spółka podpisała 2 listy intencyjne w sprawie budowy stacji uzdatniania wody. W ciągu 2 lat woda pompowana ze zlikwidowanych kopalń ma być oczyszczona i wykorzystana w kranach mieszkańców, m.in. Jaworzna i Katowic. Z tego, co przekazywane są raporty, wynika, że woda ma bardzo dobre własności, bardzo pod względem jakości, co przekłada się na niskie koszty uzdatniania. Jestem dobrej myśli, że z miastem Katowice również podpiszemy już końcową umowę dotyczącą zagospodarowania tych wód na cel wody pitnej dla mieszkańców. SRK wraz z przejętymi zakładami wypompowuje w sumie około 100 milionów metrów sześciennych wody rocznie. Rządowe pieniądze na odbudowę zabytków ominą Bytom, jedno z najstarszych miast w Polsce. Wszystkie złożone wnioski zostały odrzucone. W rządowym programie odbudowy zabytków nie znaleziono dla Bytomia nawet złotówki. Regulamin nie przewiduje też możliwości składania odwołań. Miasto zgłosiło 10 projektów, m.in. budynek Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, secesyjny budynek 4 liceum czy osiedle robotnicze w Łagiewnikach. Rządowy program odbudowy zabytków przyznał środki finansowe na renowację. Bytom nie otrzymał żadnego wsparcia. W tych naborach nie ma żadnych obiektywnych, merytorycznych kryteriów wyboru. Nie przedstawiana jest żadna punktacja ani żadne uzasadnienie odrzucania projektów, natomiast sam proces zgłaszania, w którym jako uzasadnienie zgłoszenia projektu jest tylko 2,5 tysiąca znaków, nie pozwala tak naprawdę na żadną merytoryczną ocenę tych wniosków. Miasto nie ma też możliwości odwołania się od decyzji komisji. Na liście wniosków znalazły się m.in. projekty dotyczące renowacji, elewacji i wieżyczki secesyjnego gmachu 4 liceum czy osiedla kolonii Zgorzelec. Władze Bytomia wnioskowały także o fundusze na remonty budynków należących do Urzędu Miejskiego. Wszystkie 3 budynki są budynkami o charakterze zabytkowym. Budynek przy Parkowej 2 oraz przy Oleńczaka 22 to są budynki wpisane do rejestru zabytków, natomiast budynek przy Smolenia to jest budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Są to budynki o dużych walorach architektonicznych. Budynek przy ulicy Parkowej 2, przy którym de facto się znajdujemy, to jest budynek wybudowany w 1916 roku jako budynek sądu cywilnego. Samorządowi zależało na m.in. dostosowaniu tych budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do programu zgłoszony został także wniosek dotyczący remontu zabytkowego parowozu. Plan zakładał zdobycie kolejnego dla Górnośląskiego Stowarzyszenia Kolei Wąskotorowych, który miałby wozić pasażerów na trasie Bytom, Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie. To jest ta naprawa główna. To jest, w tym momencie mamy ostatni moment, żeby ten parowóz przywrócić do stanu czynnego. A jest maszyną bardzo cenną ze względu na to, że jest to typowy parowóz kolei górnośląskiej. Tego typu maszyny nigdzie indziej nie pracowały. Jest niemal symbolem tej kolei. Natomiast jest jeszcze ostatnim przedstawicielem swojego typu zachowanym. Bytom to nie jedyne miasto w regionie, które nie otrzymało pieniędzy na remonty zabytkowych budowli. Środki były przekazywane najczęściej na zabytkowe kościoły. Blisko 85 metrów długości i ponad 14 metrów szerokości mają mieć nowe wiadukty wybudowane w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino w Katowicach. Zastąpią one wyeksploatowane już obiekty liczące prawie 40 lat. Wykonawcy mają czas do 18 sierpnia na składanie ofert w przetargu. Karolina Komada. Opadające mury, dziury i rdza. Tak wyglądają wiadukty nad trasą S86 w Katowicach, ale już niebawem wiadukty powstałe w latach 80. XX wieku zostaną zastąpione nowymi. Potrzebny jest tylko wykonawca. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy wiaduktów nad drogą ekspresową S86 w Katowicach. Tymi wiaduktami poprowadzona jest ulica Bohaterów Monte Cassino. Wykonawca będzie miał za zadanie opracować projekt organizacji ruchu, bardzo istotny element
tak aby zminimalizować utrudnienia w czasie remontu. A przebudowana również zostanie kładka technologiczna, na której znajduje się rurociąg ciepłowniczy. Przewidujemy, że będzie to robione etapowo. Najpierw zrealizujemy obiekty nad jedną jezdnią, potem przełożymy ruch na tą część już przebudowaną i przystąpimy do realizacji następnej części. Całość prac powinna zostać zrealizowana w ciągu 22 miesięcy od daty podpisania umowy. W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym wykluło się 8 agam kołnierzastych. Jaszczurek swoim wyglądem przypominających smoki. Pochodzą z Australii i Nowej Gwinei, gdzie naturalnie występują w lasach i sawannach. W zoo rozpoczęła się też budowa nowej lwiarni. Obecna to budynek z lat 50. ubiegłego wieku i nie zapewnia odpowiednich warunków do odchowu młodych zwierząt. Jesienią ma zostać również otwarta strefa lasu deszczowego. W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym rozpoczęły się prace związane z budową nowego, nowoczesnego budynku lwiarni. Właśnie powstają fundamenty. Obecny budynek nie spełniał odpowiednich warunków do rozmnażania lwów. Jeśli chcemy rozpocząć w naszym ogrodzie rozmnażanie lwów, czyli tak zwaną aktywną hodowlę tego podgatunku, musimy pomyśleć o nowym budynku, który zapewni nam odpowiednie zaplecze, które umożliwi właśnie aktywną hodowlę, czyli oddzielenie samicy wraz z młodymi w okresie poporodowym od samca. Lwiarnia zaprojektowana jest z myślą o jak najbardziej naturalnym środowisku dla tych zwierząt, umożliwiając im dostęp do większego terenu niż w obecnym budynku. To jednak nie jedyne zmiany w chorzowskim zoo. W minionym tygodniu wykluło się 8 młodych agam kołnierzastych. Młode zostały oddzielone od swoich rodziców i przebywają w osobnym terrarium. U młodych osobników problematycznym jest to, że bardzo łatwo się odwadniają, więc dbamy o to, żeby codziennie dostawały świeżą wodę. Straszamy obficie terrarium, żeby mogły się napić też z elementów wystroju. No i oczywiście podajemy codziennie pokarm. Są to małe świerszcze, które są posypywane specjalnymi preparatami mineralnymi. Charakterystyczną cechą tego gatunku jest rozwijanie fałdu skórnego przypominającego kołnierz, kiedy czują się zagrożone. W czasie wakacji Śląski Ogród Zoologiczny cieszy się szczególnie dużą popularnością, zwłaszcza wśród rodzin z dziećmi. Największą popularnością cieszą się od kilku lat pingwiny. Z pewnością, jeśli odwiedzimy ich wybieg, na pewno zobaczymy tam minimum jedną grupkę zwiedzających. Oczywiście odwiedzając zoo nie skupiamy się tylko na pingwinach. Wielu zwiedzających chce też zobaczyć te zwierzęta, które najbardziej kojarzą się z ogrodami zoologicznymi, czyli słonie, żyrafy, nosorożce czy lwy. W najbliższych miesiącach ma też zostać otwarty długo wyczekiwany pawilon lasu deszczowego, w którym zamieszkają m.in. leniwce, mrówkojady czy wydry amerykańskie. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.